Cześć, siemanko, z tej strony, a jakże wasz Retro Gaming Laptop, a dziś zapraszam na odcinek stricte retro. Dziś zobaczymy sobie, co udało się zrobić z naszej Toshiby 1640 CDT na AMD K6. Zapraszam. Jak widzicie, sama Toshiba jest już zrobiona, odrestaurowana i doprowadzona do porządku. Natomiast zanim przejdziemy do tego, jak to tutaj teraz wygląda, no to może zobaczcie troszkę historii, jak to powstawało i jakie tutaj napotkaliśmy problemy. Pierwszą rzeczą, jaką będzie trzeba zrobić na pewno, będzie wentylator. Coś będzie trzeba dobrać, dosztukować, dlatego że oryginalny niestety się rozleciał. Jest już stary, te plastiki są dość utlenione i niestety się tutaj wszystko posypało. Co się tyczy całej reszty, uważam, że jest zbudowana zacnie. Jak sobie tutaj spojrzeć do wewnątrz, to tak naprawdę wszystko tutaj jest zbudowane w miarę spójnie. I mamy tutaj wbudowaną przelotkę do dysku twardego, nie potrzebujemy żadnych dodatkowych końcówek. Mamy tutaj wbudowany modem, mamy wszystko w zasadzie pod ręką. Jedyny problem, jaki tutaj na ten moment dostrzegam, to radiator procesora, który tak naprawdę nie do końca zakrywa w całości nam tutaj procka. A co do procka, zaraz sobie go obczaimy. A sercem laptopa jest AMD K6 2 475 MHz zasilany napięciem 2V. Sam procesor został wyprodukowany w 1999 roku i na swoim backplate ma napisane Designer for Microsoft Windows 95, co już świadczy o jego jakby wiekowości. I teraz tak. Tutaj mamy mobilne gniazdo z socket 7. Sam procesor musiałem delikatnie podważyć, żeby wyjąć, ze względu na to, że niestety tutaj jakby mobilność tego gniazda, ruchowość jest całkowicie już niemożliwa i nie chcę go w żaden sposób zniszczyć. Za gniazdem znajduje się panel ze zworkami, które na ten moment nie do końca wiem, do czego służą, natomiast zamierzam się tutaj tego w jakiś sposób dowiedzieć. O, ten tutaj. Co do całej reszty laptopa, ciągle tutaj wszystko oglądam, obczajam. Jak do czegoś konkretnego dojdę, absolutnie dam Wam znać, nie w tym, to w następnym nagraniu. I teraz, co jeszcze różni Toshiby z tamtego okresu od standardowych laptopów, może poza wypasionymi stacjami roboczymi Della, to dość porządnie skonstruowane głośniki. Popatrzcie, tutaj mamy jakby zwykły głośnik, który jakoś specjalnie niczym się tutaj nie wyróżnia. Natomiast spójrzcie na konstrukcję jego pudła rezonansowego. Jest pełne i jest dwudrożne. Więc podejrzewam, że jeżeli głośniki są sprawne i jeżeli tutaj wszystko pyknie, to możemy liczyć na dobrą reprodukcję dźwięku w pełnym jego zakresie. No i rzućmy okiem, co kryje się pod maską. A pod maską mamy chipset Ali. Jest to, nie licząc BX440, jeden z popularniejszych chipsetów z tamtego okresu. Chipset jest obsługujący magistralę 100 MHz. Mamy tutaj chipset graficzny ATI Rage LT Pro AGP. On oryginalnie jest pod radiatorem. Ja ten radiator zdjąłem po to tylko, żeby Wam pokazać, co się tutaj pod nim znajduje. Natomiast już go tutaj z powrotem zakładam. Klej termo jak najbardziej ciągle tutaj daje radę. Oprócz samego chipsetu, który tutaj się znajduje, mamy tutaj kartę dźwiękową PCI. Jest to, już tutaj spróbujemy do tego jakoś dojść, zdejmując tę osłonkę, bo nie rozpoznaję po samym logo. A może do tego dojdziemy? No chyba nie bardzo.
ale jest to dźwięk na PCI. Podejrzewam, że zgodny w 100% z Windowsem 98 i z Windowsem 95, czy z DOSem tego jeszcze nie wiem, ze względu na to, że jeszcze tutaj niczego nie instalowałem. Mamy jeden slot na pamięć, maksymalnie obsługuje 128 MB. Ale to jest informacja z okresu, kiedy maksymalną pamięcią SODIMM w jednej kości było 128 MB. Więc podejrzewam, że śmiało będzie można tutaj wrzucić 256, żeby osiągnąć maksymalne 320 MB, ze względu na to, że 64 MB mamy tutaj wlutowane w płytę. Standardowy tutaj układ gniazd. Mamy tutaj delikatne zalanie, jak widać. Może uda się coś z tym tutaj zrobić, doczyścić. Mam nadzieję, że nie wpływa to i nie będzie wpływać na działanie tego sprzętu. Mamy jedno USB. Mamy tutaj gniazdo na mikrofon, na słuchawki i to, co lubię we wszystkich Toshibach, a mianowicie fizyczne pokrętło głośności. Mamy wlutowaną baterię BIOS, która na ten moment przy pierwszym odpaleniu przynajmniej wydawać by się mogło, że jeszcze działa, natomiast gdyby się okazało, że działać już nie będzie, nie będzie to problem, dlatego że można tutaj wlutować zwykłą, standardową bateryjkę. Z drugiej strony mamy złącze VGA, LPT oraz RS232, a ze strony przeciwnej mamy wyjście S-Video i mamy reset. Jest to taki przycisk reset wewnątrz obudowy. Trzeba włożyć kawałek długopisa. Jak widać, ktoś już tutaj długopisem kiedyś maział. I tak to właśnie wygląda. I generalnie co? No, płytka w sumie bardzo prosta. Co jest świetne, to to, że mamy tutaj nie dość, że procesor AMD K6, to jeszcze Rage Pro i to wszystko na aktywnej matrycy. Żeby takie kombo dorwać, to nie są proste rzeczy. Zwykle albo jedno, albo drugie, albo trzecie i generalnie strasznie ciężko jest dorwać model, który będzie posiadał wszystko to, co tygryski lubią najbardziej. No i co? No i na ten moment zabieram się do pracy. Trzeba to doprowadzić do porządku i co z tego wyjdzie, zobaczymy później. Dodatkowo jeszcze mamy tutaj CD-ROM razy 24 firmy Toshiba, a jakże stację dyskietek prawdopodobnie również firmy Toshiba. Te plasticzki też muszę sobie tutaj jakoś pokleić. No ale cóż, wszyscy wiemy, że to się w jakiś sposób pewnie uda. Jeżeli chodzi o uszkodzony wentylator, który tutaj mamy wcześniej z tej Toshiby, myślę, że bez problemu tutaj zastosuję sobie wentylatorek Della. Jest w miarę nierzężący, natomiast dość szybki. Czy to będzie bardzo przeszkadzało? Nie wiem. Jeżeli tak, to sobie to zamienię. Myślę, że troszkę sobie doszczelnię samą komorę i zrobi bez problemu swoją robotę. Sam thermal pad na CPU zastąpię sobie pastą. Myślę, że tutaj damy Thermal Grizzly ze względu na to, że jest to raz, że stacjonarny procesor, a dwa, że ten układ chłodzenia też do jakichś super wydajnych pewnie nie należy. Ok, więc nie przedłużając, ja zabieram się do pracy, a wy oglądajcie dalej. A teraz spójrzmy, co udało się finalnie z tej Toshiby zrobić.
Kurde, te dźwięki uruchomieniowe Windowsa jednak mają w sobie to coś, nie? No i jak widzicie, super. Udało się nam tutaj postawić cały ten sprzęt do kupy i jest naprawdę zacny. Tutaj wszystko wygląda niemalże jak nowe i działa równie tak, jak działało w tamtym okresie. Na ten moment dużo rzeczy tutaj udało mi się rozwiązać, a mianowicie sama ta tablica ze zworkami, która była pokazana wcześniej na filmie, służy do konfiguracji magistrali systemowej i mnożnika procesora. Jak widzicie tutaj na tej tabelce, możemy sobie tutaj manewrować taktowaniem procesora i tak naprawdę ten procesor, który tutaj jest w tej Toshibie, pracuje w zakresie od 133 do 500 MHz, czyli mamy bardzo uniwersalny retro laptop. Toshiba Satellite S1640 CDT jest naprawdę świetnym sprzętem, jeżeli chcecie mieć tylko jeden laptop i jednocześnie mieć możliwość bawienia się procesorami od 133 do 500 MHz włącznie. Dlatego, że wystarczy tylko zdjąć tę klawiaturę i na zworkach ustawić sobie według tej tabelki dokładnie takie taktowanie, jakie chcecie uzyskać. Jest tutaj na tyle dobrze, że laptop pracuje stabilnie w pełnym zakresie tych taktowań. Niemniej jednak wolałem sobie tutaj ustawić taktowanie na sztywno na ten moment na 200 MHz z tego powodu, że ten laptop na 200 MHz jest laptopem całkowicie pasywnym. I nie to, że ten wentylator, który zamontowałem, chodzi jakoś głośniej albo jest wyjątkowo irytujący. Natomiast, kurde, hej, fajnie jest mieć 200 MHz laptopa, który jest pasywny i daje to tutaj jak najbardziej radę. Jeżeli chodzi o same gry, jeżeli chodzi o to, na co sobie możemy tutaj pozwolić, no to jak widzicie tutaj na filmach, całkiem nieźle sobie radzi ze starszymi tytułami. Nie będziemy tutaj mieli absolutnie żadnych problemów z Quake'em 1, 2 czy Tomb Raiderem, jeżeli weźmiemy pod na wzgląd, że wiąże się to z pewnymi kompromisami, a mianowicie delikatnym zejściem z rozdzielczością w dół. Nie będziemy musieli tych kompromisów stosować w sytuacji, kiedy podniesiemy sobie to taktowanie wyżej. Natomiast ja, mając na wzgląd to, że mam naprawdę bardzo dużo laptopów retro, w pełnej plejadzie taktowań, a nie mam żadnego laptopa taktowanego 200 MHz, zostawiam sobie tę Toshibę tak, jak jest. I cóż, udało się z tak naprawdę połamanego sprzętu, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak to wyglądało. Jeżeli nie pamiętacie, zapraszam do tego filmu. Zrobić naprawdę kawał zacnej maszyny. Jest to bardzo fajny retro sprzęt, który dysponuje bardzo fajnym dźwiękiem, który dysponuje aktywną matrycą, która jest całkiem niezła, biorąc pod uwagę tamte czasy, który ma stację dyskietek, który ma napęd DVD, który ma akcelerator graficzny ATI Rage LT, który na dobrą skalę jest lepszym akceleratorem graficznym od późniejszych ATI Rage'ów montowanych na przykład w Dellach CPX czy CPT, o czym w kolejnym filmie postaram się Wam powiedzieć, wytłumaczyć. I całkiem fajnie sobie to tutaj bangla. Jedno, czego nie potrafię tutaj za bardzo ogarnąć, a być może ktoś z Was wie, jak do tego tematu podejść, jest fakt akceleracji OpenGL na kartach ATI Rage. Próbowałem naprawdę mega dużo sterowników i jeżeli jest ktoś, kto jest w stanie mi to jakoś w łopatologiczny sposób wytłumaczyć i pomóc, będę zobowiązany. Natomiast co do reszty, jak widać, projekt się udał i następny piękny laptop ląduje w mojej kolekcji. I cóż, jeżeli filmik się podobał, łapa w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli uważacie, że ten content do Was trafia i chcecie więcej tego typu filmów, śmiało możecie rozważyć subskrypcję, ponieważ ten kanał cały czas się rozwija i coraz więcej różnych treści będzie na niego lądować. Na ten moment z mojej strony tyle. Dzięki, cześć!